Kolejny raz zaowocowała współpraca policjantów i strażników rybackich. Wczoraj rano strażnicy z Kruszwicy kontrolowali jezioro Gopło w okolicach miejscowości Kościeżki. Pojechali tam, bo otrzymali informację o dwóch mieszkańcach tej wsi łowiących ryby sieciami. Kiedy dotarli nad jezioro, nie mogli wypatrzyć nikogo na wodzie. Nie zwlekając z decyzją, pojechali do ich domu, podejrzewając, że ci zdążyli już wyciągnąć sieci. Zaplanowali po drodze, że spotkają się tam z policjantami. Po dotarciu na miejsce okazało się, że sprawcy najwyraźniej zwietrzyli pismo nosem i zniknęli. Zostawili jednak 14 opróżnionych z ryb kłusowniczych wontonów, sprzęt pływający, w skrzynkach leżały krąpie i płocie. Policjanci ze strażnikami przeszukali jeszcze drewnianą szopę. Znaleźli tam sieć typu żak, sznur węgorzowy, gumowe wodery oraz kilkadziesiąt sztupaków.